Rozumiecie coś? Bydlaki. Idziemy zobaczyć, bo pana ojciec tutaj ma jakieś ptaki. To są siostry, nie? Nie. Nie? Jeden jest porzucony. Porzucony? Dobra, gospodarzu, dziękujemy. Dobra. Jak ten, i jesteśmy na łączach. Jak zadzwonisz, to tam nie problem, nie? Jak tam siana, no. Bo coś tam. Jak będzie wybrakowanie, to wiem, gdzie podlecieć, nie? Jedziemy po siano i po pszenżyto dla tych naszych wirusińskich, dziobatych i rogatych. Nie wiem ani jak to działają wycieraczki. Kurde, taczkę my wypożyczyli i jedziemy. Dobra, widzimy się na miejscu. O kurde. Dobry, witam. Trzeba zapasy porobić, kurde. Kozy już z głodu beczą. Co? Kozy z głodu beczą już prawie. Pusnopka zostało, półwalota. A 9 ich jest. A to pan, ona takie dobrał to? Co? Zima chyba, nie? Czy później późno było? Nie, to było jakoś... Kurde, no w połowie roku? Ej, nie pamiętam szczerze, kiedy to było. No tu z Romanem byłem, nie? No, no, a mi się to... Wydaje, że to chyba... Poszliwałem się, ale nie będę się tak kuczył. Ja też żywię sam. Ale to nie była zima, to było jakoś, kurde, w połowie roku. Sierpień może, wrzesień? Może być nawet coś takiego. Tak. Sierpień, no. Co, lecimy, nie? Te dwa i... A tego pszenżyta tam nasypiemy? Ja nie powiem, chciałbyś tego... Co? Dzisiaj, czy... No. No dobra. Dokładnie muszę powołać, czy to tu wejdzie. A ile potrzebuję pana, to mam tak, to też... Ile wchodzi we worek? Kilo? 10. I taki worek kosztuje ile? To ona kosztuje 1000, gdzieś po 1300. To będzie gdzieś worek, jest to kilo by było 120-130. Będziesz 6 dych za worek gdzieś tak, to 1000. No chociaż 5 worków, no a jak nie, to zobaczymy ile mi starczy kasy. Bo pan masz czas usypać, czy nie? No się mogę sypać, to jest problem. Ej, a ten, myśmy ostatnio tu te dechy dawali, nie? O, to by było fajne, no. Jedna baczy, dwie? Po jednej spróbujemy, co? Tu na środku, no i tego, może pójdzie tyle. No. Dobra, jedziemy, nie? Nie, muszę to tak z boku trzymać, tak? No chociaż tam parę sztuk, ja bym zaś worki kupił i przyjechał z workami. Chociaż 4 worki, byś pan znalazł, albo tu, nie wiem co tu leży. Nie, tu wszystko by to wielkie, te tonowe. Można się jakieś tam fajne worki jakieś tam. Co, mam tu stać, czekać? Nie, nie, musimy tam w koło wjechać, bo to jest w tych nogach, no to przeładujemy to. A krówki tu są jeszcze? Byczki? Tak. No, ale fajne. Byś. Byś. Nie ta Emilka z tego, z Podlasia tak woła na nie, nie? Byś. O, dwa. No. Dużo garbę tego, tylko program, tak.
Oglądacie? Ja też to lubię, no. I pokazuję, jakby to mówić, bogactwo i biedę, nie? Mm. Jak można żyć, a jak... Fajnie tam ma, kurczę, co, nie? Te kozy, tę mleczarnię se zrobiła, nie? No to wszystko ma, tak. Biedy nie klepie. No też kupa roboty z tym i jest, nie? I robi to, co kocha, nie? Przede wszystkim, nie? No, no, jeden kozy hoduje, drugi to hoduje, no, i tak, no. Niestety już, tak musi zostać już, nie? No. I tak to wszystko na kiełbaski pójdzie ci na, na to. Mógł pan tego nie mówić. Ja wiem, ale to tak się zawsze przykro słyszy. Dobra. Dobra, to jadę tam, gdzie? Pod dom do przodu, czy gdzie? No, jak pan chwilę poczeka, jak to właśnie w Big Magach, w której strony jest to przeżyto. No. Dobra, to czekamy, na spokojnie. Rozumiecie coś? Bydlaki. Poka tego nosa. A jak ci przyniosę trawy, to będziesz grzeczny? To ani trawy nie ma. A to co, to jest kiszonka, nie? Z kukurydzy. Weź spróbuj, czy to dobre. Ej. Ukiszone, normalne trociny. A ten ma rogi obcięte? Jak ci się wydaje? Czy on ma takie krótkie te rogi? Co? No, chyba ma obcięte, nie? Ej, nie, one mu takie nie wyszły, takie ma krótkie. A ten ma takie krótkie te rogi jeden, nie? Czy obcięte ma? No, bez w ogóle. Nie. Takie ma minimalne, nie? Wytarte ma, bo niektóre mają bez. Aha. Pa, językiem do nosa sobie nawet sobie wsadzi. Dobra, i jedziemy teraz do... to znaczy inną bramą jedziemy wjechać. Jakkolwiek to brzmi, jedziemy wjechać. Po to przężyto. Bo tam nie było, nie? I teraz nie wiem, przodem czy tyłem? Kurde. Czekaj, ta. A może chłop ma jeszcze jakieś zwierzęta, to weźmiemy coś od niego, świnie albo... Małego cielaczka bym chciał wziąć kiedyś, ale takiego, żeby go mieć na zawsze, żeby mu zrobić azyl. Idź, kurde, Burek, bo cię najadę i będziesz za wycieraczkę robił przed drzwiami do chaty. Gdzie mam jechać, bo ja go nie widzę, tego chłopa. A tam stoi, dobra. Pokazujesz coś, majster? Dobra, pokazuję. Stop. Dobra, idziemy. A to jest co, owiec? To jest jęczmień. Jęczmień. To jest zimowy akurat. No i przeżyto bardziej, nie? By musiało być. No przeżyto, bo jak ojciec zdaje, to byłyby, to przeżyto, nie? No, no, no. No to jak ojciec zdaje, to... A macie jakieś ptaki, coś? Kury, kaczki? No. A coś by było na sprzedaż? A to do chowu, czy tak, czy? Do chowu. Nie na zabicie. To ojciec się tak zajmuje. Bo to... ja sam trzymam i ja też nie zabijam. No, jest parę worków. Masz winogrona. Ty, kamerzysta. No przecież żartuję, brudne to jest. Thank you.
Zobaczymy te ptaki? No tak, chodzę, chodzę. To jakieś gołębie latają. Idziemy zobaczyć, bo pana ojciec tutaj ma jakieś ptaki. To małe twarki tylko są, nie? Takie, o, takie malutkie, to nie wiem, to takie. Aha. Daj mi to, bo to lepiej widzi. Czekaj, mogę tu wejść? To są gołębie i też takie kurki małe, cwergi, tak? I to jest wszystko, tak? Tak. Aha. No, cwergi. Dobra, bo ja myślałem, że tu będzie więcej tego. Gołębie ładne, a nie. Dobra, bo one są spanikowane. Idziemy. Ja miałem gołębie kiedyś też. To cały dach był osrany od chaty, kurde. No, ono jest najbardziej te, wytelera. Ile tam wyszło? Czekaj. To jest trzy worki, to by było 150. 150 i 160, nie? No, 300. Nie wiem, 300 razem. O! Taki bankol? Dobra. Taki mi dali. Co? Taki wydrukowali. A jeszcze nie miałem pincetki. No, to ino, schować i... No. Nie, ja, tam, ja w banku biorę to... Ja miałem 4 i to jest jedna z tych czterech, więcej też nie dostałem nigdy. No. Raz dostałem 2000 w 4 banknotach od kogoś. I to jest ostatni mój banknot. Banka miał tak, że bierze na większą gotówkę, to jeszcze nigdy nie dawali 500-ki. Tam szwagier jeszcze miał, ale ja tam miał tam 10 tysięcy. No, bo to rzadziej jest jeszcze. To tylko, tam żeby 500-ki to już, prawda, ale są, nie? No. Jest chyba prawdziwy, nie? Jest, to chyba. Tak się wydaje, prawdziwy, no. Dobra. Dobra. Fafik, ufik! No chodź na tu. Boisz się? A te małe pimpki? No zobacz. Wy tu nawet macie te po jogurtach opakowania, tak? I wody w ogóle nie macie, nie? Ani jedzenia. Tylko same takie śmietnisko, tak? Takie są realia polskiej wsi, tak? Dobra, fajnie. Trochę słabo. Biedaczki. Wodę mieliście nalaną, ale... Ale co? Zamarzło. Tak, to są siostry, nie? Nie. Nie? Jeden jest porzucony. Porzucony? O, ile razy ono, to psy czy tam koty tam, ile razy przez bramę też mi doli. Aha, ale podobne do siebie takie. No, ile razy robię, kurde, koty takie małe też, a na gorzej tak po świętach, nie? A się znudzi, na wieś, albo w kartonie, nie? Leżą przy bramie już miałczy, patrzą na koty już. Aha. A nawet dobrze, że to chociaż komuś tam dadzą, nie, że tam do lasu pieprzą, albo gdzieś do drzewa uwiązają. Jest w Olsztynie przytulisko, nie? No, to by mogli, co, przywieźć, nie? Powiedzieć, że znaleźli, nawet jakby to było ich, nie? Niech przywiozą, powiedzą, że znaleźli, nie? A nie tam psa wykopać gdzieś, kurde, na środku zadupia gdzieś, nie? No, na gorzej, jak zimą. Gdzieś do lasu go uwiążą, to zdechnie, nie? No, albo uwiązać to w ogóle, chory temat, nie? I razy to mówią, tak, no, tak, ja jadę, to psa, pieniądze takie latają, no, psy tam na drodze tam wypieprzą psa i zawidzą, jaki bezpański, nie? Bo szybko, jak samochód, to lota później, no. No, no. Ludziom się po świętach pieski się czy tam kot się znudzi, gdzie no to daj mi go pierwszy, gdzie no to. Na wsi jest ten, no. Ktoś tam przygarnie może. Jeszcze no. Tak to jest, jak się kupuje po prostu na prezenty komuś zwierzę, nie? A ten ktoś na przykład, co, po tygodniu znudziło mu się, nie? To jeszcze była suka, ona była kotno, którzy mu wypierdolą. I w stogu, no na mnie nie wiedzieli, ona się w stogu, tam w tył, te stogi to są, nie? Mhm. I się w stogach się okrzczyniła jeszcze, nie? No mnie tak, kurde, patrzę. Tyle dobrze, że jeszcze na wsi właśnie wyrzucił ktoś, nie? No i to ja tak patrzę, bo jest taki taki pies zawsze gdzieś pójdzie, te, nie? Później, nie wiem, one te stodołach. Takie były się dzikie i zechły się, skryłem czemu później. Czy staro zagryzła je, czy... Może zażarły jakiegoś szczura, czy mysz, kurczę, zatruto mnie? Mysz się... Koty miałem tak zatrute kiedyś. Mysz się nażresz trutki, no. Nie? Kot zeźre mysz i kot jest kurwa zatruty też, nie? No bo... Albo przeżyje, albo nie przeżyje. Niektóre przeżyły, a niektóre nie przeżyły, nie? Może taki pies też jakiegoś... Jak te trutki są nadawane, no. To mysz później taka jest, chodzi, pies zejdzie, czy tam kot, no, no. No, zaraz już.
O to chodzi. No chodzi o to, jakie są ładne już, no tutki muszą być, bo tam trenera się czepił, nie? Ale jak zejść rano i kot zdechnie za parę dni, no już to zrobię, gdzie będzie poradziło, nie? No. No już tak. Dobra, gospodarzu, dziękujemy. Dobra. Jak ten, i jesteśmy na łączach. Jak to tam nie problem, nie? Jak tam podział po siana, bo coś tam. Jak będzie wybrakowanie, to wiem, gdzie podlecieć, nie? No, bo na siana dość dużo jeszcze, aby nas sprzedać jeszcze. To... No, no. Okay. Dobra, fajnie. Do zobaczenia, nie? Dobra. Dzięki. Dobra, drodzy państwo, nie wiem jak skomentujecie te biedne psiaki nasrane tam na bombane we własnych gównach łażą, a żryć dostawały chyba kurwa jogurty, co? Albo do wylizania dostały po prostu to, co człowiek nie zjadł z pudełka od jogurtu, to one wylizywały, co? Nie, masakra tam była, co? Widać, że tam chociaż wody im nalał wczoraj, bo jakiś lód w tej miejsce był, ale bez przesady. Dobra, jedziemy i widzimy się na miejscu. No, witam państwa. Czy jesteście przygotowani na dostawę świeżego żarła? Przędzyto. Tym razem będziecie konsumować, a nadrabiać będziecie smaczkami ze stołówki. Takie czasy i tak musi być. Trzy wory na razie kupiłem. W jednym worku jest 50 kilo. Czekajcie, na razie je wszystkie odłożę tutaj. Za chwilę będziemy je wrzucać do tego, do beczki. To znaczy dwa ulokujemy w beczce, a jednego weźmiemy tam do tyłu, do wiaty gdzieś schowamy, żeby one nam tutaj nie zbutwiały te ziarna. Ale zdjąć i tak z paki trzeba. Idź kurde, bo cię zmiażdży ten wór. Dobra. Drogi śledzie. Kurde. To muszę otworzyć wora. Chłop zawiązał mi na te, na pętołki. Nie, ten jest akurat luźno zawiązany. Dobra. Czekaj, czekaj. Ale to ciężkie. Ludzie świata. Jeden worek i 3/4 beczki zapełnione. Dobra, tu już zawiązał na grubo na pętołek. U nas tak się mówi na pętołek, a u was jak się mówi? Dajcie znać w komentarzu. Trochę śmieszne słowo pętołek, nie? Wszędzie tak się gada w Polsce? Dobra. Drugi worek. I tu już chyba będzie ta beczka pełna. Tak jest. Patrzcie. Elegancko. Ładne, czyściutkie, przężytko. I spoko. Dziobać tam, dziobać! Dobra. Thank you.
Dobra, słuchajcie, szybka akcja, bo mi koźlaki uciekły. Na szczęście zajęły się dyniami, a nie drzewkami. No. Także wykulam te baloty i lecę szybko bramę zamknąć, a za chwilę będę je gdzieś tutaj układał. O ile w ogóle dzisiaj się z tym wyrobię, muszę wręcz biec montować dla was ten odcinek dzisiejszy. I tak jest codziennie, wiecie? Tak to jest, jak się zechciało zostać gospodarzem. Ale przynajmniej człowiek robi to, co kocha, nie? Dobra, bo w międzyczasie wyłączyło mi się nagrywanie. Mamy drugiego balota. No i super, słuchajcie, myślę, że starczy im to do wiosny. To nie są krowy, to nie są konie. To są kozy miniaturowe, nie? Także myślę, że starczy jak najbardziej bez problemów. Słuchajcie, tak prowizorycznie mają zatkane tutaj okno i drzwi. Z tamtej strony drugiej tak samo jest jedno takie okno. Mają zatkane. Wejście mają tutaj. No i bajabongo, tu im nie wieje. I gra muzyka. Słuchajcie, ja lecę oddać tą furę, bo to wypożyczone auto. Już mi stąd, bandyci. Tu macie jedną dynię. Resztę żeś się pogryźli. Dobra, zamykam te wrota. I zanim odjadę... Kurde, żem czasnął. Zanim odjadę... Pa, jakżem tu bronował. Muszę jeszcze wyzamiatać, cholera jasna, tą pakę. Dobra, lecimy. Szybka akcja. Tego złomu. Złomu to ja nie potrzebuję, ja tylko zabieram to, co żem tu nabrudził. Czyli sianko. A nie jakieś tu, kurde, jeszcze nie wiadomo jakie syfy. Okej. Alright. Dobra, wszystko w temacie. Zamykamy tą furmankę. I lecimy montować tabliczkę patrona. Czasami będzie lepiej, kiedy jestem sam. Kiedy przyjdzie ta pora, to serce dam. Ale nie teraz, a mówię ci nie teraz. Czasami będzie lepiej, kiedy jesteś żoł.